Witam w kolejnym odcinku SGSM News. Dzień po 30-leciu Familiady w Polsce. Przychodzę do Was z prawdziwą bombą. Właśnie dotyczącą Familiady. Albowiem teleturniej Familiada po 31 latach przerwy powraca do Włoch. Tak jest, do Włoch. Wcześniej Włosi na antenach Mediasetu wyemitowali trzy swoje wersje Familiady. Tutti in Familia, Selavi oraz Tutti X Uno. Tyle, że historię Familiady we Włoszech omawiałem w oddzielnym odcinku Super Game Show Meister. Ten odcinek jest dostępny na playliście SGSM Family Feud. Jakby ktoś chciał się zapoznać bardziej z tą kwestią, zapraszam do odsyłam do tego odcinka. I właśnie 31 lat po ostatnim odcinku Familiady na kanale Cinque, teleturniej ten powraca do Włoch na antenę telewizji La Sette. Pewnie pamiętacie akcję, jak La Sette chciał reaktywować Kivu Lessere Milionario, czyli tamtejszych milionerów. No ale Mediaset podkupił format, tym samym La Sette, czyli siódemka, została na lodzie. No i tą stratę jakoś sobie musiała zrekompensować. No i tak sobie zrekompensowała, że kupiła format Family Feud i od 7 października 2024 roku zacznie emitować ten teleturniej pod nazwą Familia d'Italia. Familia d'Italia, a gospodarzem programu będzie Flavio Insignia. Flavio Insignia, który jeszcze do czerwca tego roku na antenie Rajuno prowadził tamtejszą gilotynę, no a teraz przeszedł na siódemkę i poprowadzi Familiadę. Nową włoską Familiadę, która to będzie już czwarta reinkarnacja tego formatu we Włoszech. I prawdopodobnie, jeśli jak znam życie, program zostanie umieszczony o godzinie 18.50, żeby rywalizować z innymi teleturniejami na antenach Rai Uno i kanale Cinque. Ciekawe, co z tego będzie. La Sette już próbowało takiego czegoś w 2022 roku. W tym slocie, w tej przestrzeni czasowej, emitowany był teleturniej Lingo. No a to też był format, który przejęli najpierw po Mediasecie, a potem po Rai. Czyli też to nie byli pierwsi we Włoszech z tym formatem. No ale jestem ciekaw, jak to wyjdzie, jak to w ogóle będzie wyglądać. No i cóż, no i generalnie to wszystko. Dzień po 30-leciu Familiady w Polsce. Taka informacja. Familiada powraca do Włoch i to po 31 latach. 31 lat. Jaki to był długi okres. No cóż. Czekamy na efekty. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku SGSM News. Cześć!